Dzień dobry bardzo. Witam się z Wami z samochodu, naszego samochodu. Buongiorno, buongiorno. Takie przywitanie dziś, ponieważ właśnie, słuchajcie, ruszamy w trasę. Na trasę? Tak. Trasa w kierunku, proszę pięknym, Gdańsk. Tak, moi drodzy, lecimy na weekend do Gdańska z dwóch powodów. Po pierwsze, wczoraj były urodziny Massimo. O! Więc jedziemy je świętować w dwójkę, na weekend, w sobocie, w Gdańsku i nie tylko. Mamy zarezerwowany hotel praktycznie przy samej Starówce w Gdańsku, z dostępem do spa. Więc to jest kolejny powód na to, żeby się wyrelaksować i odpocząć w ten weekend. A kolejny powód jest taki, że Massimo... No moment, poczekaj, bo Massimo się zamarzyła. Zupka rybna z baru Przystań, więc stwierdziłam, że taki będzie miał prezent urodzinowy. Pójdziemy oczywiście, nie omieszkamy, słuchajcie, wykorzystamy ten czas i będziemy w bar Przystań na najlepszej w Polsce zupie rybnej. Prawda, kochanie? Tak, tylko Sopot. Tylko Sopot. Dokładnie, także słuchajcie, ruszamy w trasę, jedziemy. Przed nami ile? 400 kilometrów? Tak. 400 kilometrów, no, ale... Gdańsk 350. 350 kilometrów, no. Także droga zapowiada się dobrze, bo mamy piękny, słoneczny poranek w Warszawie. Zobaczymy, jak oczywiście... Trochę słoneczny, nie piękny. No jedno, o Jezu, tam parę chmurek, no. Widzicie trochę. Go? Nie taki same dzierba. Jest fajnie, jest naprawdę przyjemna pogoda. Z tyłu moja poduszka, bagaże. I uderzamy. Lecimy w trasę. Zostały tylko pipety. Pipeta to w domu została, u dziadków. O, dziadek. U dziadków. Pipeta u dziadków też ma weekend wakacji. Także będę trochę nagrywać i myślę, że to będzie taki weekendowy vlog. Mam nadzieję, że będzie Wam się go przyjemnie oglądało. No dobrze, kochani, dojechaliśmy na miejsce, do naszego hotelu, hotel Radisson. Tak wygląda nasz pokój. Tu jestem ja, czyli mamy tutaj, tu jest łazienka, którą zaraz Wam pokażę, w której w tej chwili siedzi Massimo. Tutaj mamy taki aneks kuchenny, jak widzicie, coś na zasadzie takiego właśnie mini studia. I tutaj mamy sypialnię. Jest duża, fajna szafa, duże, fajne łóżko, widok niestety fatalny, tak nam się trafił pokój, a to też między innymi dlatego, że podobno dzisiaj jest cały hotel przepełniony, bardzo dużo gości na ten weekend, w którym my jesteśmy. O, mi się tutaj nie wywróciła, czekajcie, jeszcze pokażę Wam ujęcie stąd. I przejdziemy sobie do łazienki. No to zapraszam jeszcze tutaj. Tu mamy łazienkę. Powiem Wam, że fajna, duża, taka przestronna. Duży prysznic. Tu znowu jestem ja. Taram. O, teraz dobrze widać. Byliśmy już zarezerwować spa, ale musimy się jeszcze później wrócić, bo okazało się, że nie mamy szlafroków tutaj w naszym pokoju, więc musimy je sobie wziąć ze spa i zarezerwowaliśmy już wszystko, co jest nam potrzebne, na czym nam zależy. Także zaczynamy weekendowy relaks w Gdańsku, w Sopocie, w hotelu Radisson i nie tylko. Czekajcie, jeszcze tak patrzę, że tu są jakieś fajne kosmetyki. Wiecie co, ja uwielbiam oglądać takie miniaturki, nie wiem jak wy, chociaż ja praktycznie z nich nie korzystam, ale kto wie, nie znam tej firmy, za to wiem, jakie firmy działają, jakie marki działają w spa i już nie mogę się doczekać, aż będziemy się tam relaksować. Ale faktycznie powiem Wam, że jak odbierałam pokój w recepcji, to było tak dużo ludzi, tak dużo ludzi w recepcji i w ogóle w tej części takiej lobby hotelowej i przy wejściu do restauracji, a jeszcze w ogóle dostaliśmy dwa drinki,
na dzisiaj wieczorem, takie powitalne, że tak powiem, także na pewno z nich skorzystamy wieczorem. Dobra, to teraz się idę ogarnąć, rozładować walizkę, trochę odświeżyć i myślę, że niedługo będziemy ruszać na miasto, jak to się mówi, na Starówkę Gdańską. No to co, kochanie, za twoje urodziny grazie. I za nasz wyjazd. Zaczynamy. Na zdrowie, 100 lat. A teraz idziemy na spacer po starym mieście, tutaj w Gdańsku. Trochę zimno, tak? No trochę zimno jest, no ale co zrobić, w końcu mamy luty. Luty? Więc nie ma się co dziwić, luty? Że jest zimno. Ale jest mimo wszystko, słuchajcie, przyjemnie. Najważniejsze, że nie pada. Także idziemy na spacerek, a później gdzieś pójdziemy zjeść. Jest tak głośno, nie wiem czy będzie mnie słychać, ale zmieniliśmy miejscówkę, przetransportowaliśmy się i jesteśmy w Sopocie, bar przystań, tatar z łososia, najlepsza zupa rybna i czekamy na nasze dorsze. Dzień dobry, dzień drugi naszego pobytu w Gdańsku. Właśnie robię sobie kawę, Massimo zszedł na chwilę na dół. Widzę, że już jedną wypił. Teraz czas na mnie. Tak jak nie piję kawy rozpoczynając dzień, tylko gorącą wodę z cytryną, to słuchajcie, muszę się napić kawy. Bo miałam tak ciężką noc. Tak się nie wyspałam. Tak się wczoraj upłakałam. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, kawa zrobiona. Muszę sobie tutaj poprzysuwać. Proszę bardzo, wybaczcie, że wyglądam jak wyglądam, ale nie będę przed wami ukrywać tego, że czuję się po prostu fatalnie. Nie spałam całą noc, ponieważ wczoraj kilka osób napisało do mnie na Instagramie, później na YouTubie, później zaczęłam czytać na Facebooku co i jak i po prostu jestem w ciężkim szoku. Czekajcie, ustawię sobie może tutaj kamerę i będę pić. O, powiem wam, jestem w ciężkim szoku. Co się stało? Nie ma już z nami Ani. Ani pewnie kojarzycie z kanału Kawa bez cukru. Aż ciężko mi się, słuchajcie, o tym mówi, bo nie wiem co się stało. Jeszcze 3 dni temu Ania wstawiała posty na Facebooku. Pisałyśmy gdzieś tam w komentarzach, bo my oczywiście obserwujemy swoje prywatne konta na Facebooku, gdzieś tam ten kontakt i tak dalej. I słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Nie mogę w to uwierzyć. Będę próbowała się skontaktować z mężem Ani, dowiedzieć, co się dzieje. Też między innymi dowiedzieć się teraz, jak w kwestiach pogrzebu i tak dalej. Nie mogę po prostu, słuchajcie, myślę o tym, a mam łzy w oczach, bo czekajcie, aż muszę się napić, bo nie dochodzi to w ogóle do mnie. Całą noc po prostu myślałam nad tym. Wiecie co, nie mogę tego nagrywać, wybaczcie. Może jak do siebie dojdę, to nagram wam i powiem wam parę rzeczy. Nie jestem po prostu w stanie. Nie mogę po prostu. Nie mogę. Kurde, Ania miała 55 lat. Nie mogę w to uwierzyć. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Czy to jest jakiś żart? Ale niemożliwe, żeby to był żart. Nie wiem kompletnie, co się stało. To była tak cudowna osoba. Ten jej kojący głos.
Nie wiem, po prostu nie wiem, słuchajcie. Na pewno pamiętacie filmy, które nagrywałam z Anią. Fakt, nie widziałyśmy się już od jakiegoś czasu, długo się nie widziałyśmy. Ale to też ze względu na to, że Ania przecież nie mieszkała w Warszawie, więc też spotkać nam się i tak dalej nie było wcale tak łatwo. Chociaż jak przyjeżdżała czasem do Warszawy, to miałyśmy okazję się zobaczyć, ale ostatnio się nie widziałyśmy i przyznaję się, że to pewnie był jakiś, bo to pewnie był mój błąd, bo mogłam się z Anią częściej widywać. Wiecie, jak to w życiu bywa. Ale takiego czegoś to się nie spodziewałam, ponieważ nie spodziewałam się kompletnie i nie mogę w to uwierzyć. To jest dla mnie taki szok, że dzisiaj i przepłakałam północy i nie mogłam spać. Dobra, kończę. Jak się ogarnę emocjonalnie trochę, to poruszę może ten temat. W tej chwili nie jestem w stanie. Ale tego się nie spodziewałam, że tak będzie wyglądał ten wyjazd. A tym bardziej nie spodziewałam się, że nagle pojawią się takie informacje. Nie spodziewałam się tego, co się stało. Mam po prostu pęknięte serce na pół. Idziemy, słuchajcie, na śniadanko. In transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty. Act like the bad guy. Dobrze, słuchajcie, ogarnęliśmy się, zjedliśmy śniadanie, ogarnęliśmy się, wyszło słońce. A dzisiaj trochę słońce jest. No, tylko strasznie wieje, więc zgarnęliśmy samochód i stwierdziliśmy, że jedziemy na spacer, tylko się zastanawiamy, czy do Gdyni, czy do Sopotu. Nie wiem, zobaczymy. Może i tu, i tu? Nie, tu i tu, no. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Zobaczymy, słuchajcie, będziemy ogarniać za chwilę, gdzie podjedziemy, czy do Sopotu, czy do Gdyni, ale chcemy sobie trochę pochodzić, mimo tego, że jest naprawdę taki dosyć ostry, silny wiatr, ale najważniejsze, że nie pada, przebija trochę słońce, jest w miarę ciepło, także jest ok. Musimy dzisiaj trochę zluzować emocje. Nie zimne, nie gorąco. No, także jedziemy. Keep an open mind, hiding it by myself. No guarantees you'll find me. Said if it's faith, you'll find me. Leaving the past behind. In places, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? A
Słuchajcie, przyjechaliśmy na zupkę rybną, znowu do baru Przystań. Zobaczcie, jaka jest kolejka, żeby w ogóle się tam dostać. No, wszystkie miejsca oczywiście zajęte, ale my się nie podamy. Czekamy i będziemy jeść znowu zupkę. Proszę bardzo, znowu pyszna, gorąca zupa rybna, tatar z łososia. Widzę, że Masio wziął jeszcze jakiś szaszłyk. No to co, jemy? Smacznego, kochanie. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite. Słuchajcie, my właśnie przed chwilą wróciliśmy ze spa i wellness. No i oczywiście wróciliśmy tutaj do naszego pokoju. Szykujemy się do wyjścia, bo pójdziemy sobie zaraz jeszcze raz na spacer na gdańską Starówkę, a później pójdziemy oczywiście gdzieś na kolację. Natomiast odzywam się do Was, bo chciałabym Wam coś polecić. Coś świetnego do ciała. To jest marka, którą ja doskonale znam już od wielu lat. Sol de Janeiro. Być może część z Was będzie tą markę kojarzyć i produkt z tej marki do ciała, który pokazywałam jakiś czas temu w takim żółtym opakowaniu. Natomiast teraz na wyjazd zabrałam ze sobą miniaturkę, którą wygrałam, słuchajcie, wygrałam na evencie Douglasa, który był ostatnio, a to jest nowość, która pojawiła się w ofercie. Czekajcie, zmienię tutaj kamerę i już Wam pokazuję co i jak. Na moim kanale mogliście ostatnio obejrzeć film na temat pielęgnacji ciała i tam pokazywałam Wam produkty, które aktualnie stosuję, jeśli chodzi o masła do ciała, balsamy do ciała. Też opowiadałam o tych, które się u mnie sprawdzają i słuchajcie, kompletnie wyleciało mi z głowy, że przecież jest jeszcze jedno masło, właśnie Sol de Janeiro, takie właśnie w opakowaniu podobnym do tego, tylko oczywiście większym, takim żółto-pomarańczowym. Obłędnie pachnie. No i właśnie, zabrałam ze sobą teraz tę miniaturkę. To jest miniaturka nowości zapachowej, która pojawiła się w ofercie marki. I słuchajcie, to tak pachnie. Boże, jak to pachnie. Wszystkie masła tej marki to jest w ogóle jakiś obłęd. Produkty do pielęgnacji włosów, bo też są w ofercie, to jest po prostu cudo. I słuchajcie, tutaj z tego co widzę, mamy w składzie prebiotyk, jakiś wykładzający kompleks brazylijski i prebiotyk, coś z hibiskusa. Nie mam tutaj, chociaż nie, jest tutaj z tego co widzę INSI, ale nie będę teraz dokładnie się przyglądać, bo okulary chyba by mi były potrzebne, żeby tutaj wszystko to przeczytać. No w każdym razie zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu link do tego produktu. Zerknijcie sobie proszę, jeśli lubicie masła do ciała, zobaczcie, to jest tak gęste, czekajcie, o, teraz będzie to widać, to jest tak gęste, o, widzicie, gęste masło, które po prostu cudownie pracuje na skórze, pięknie się rozprowadza bez smug, bardzo fajnie nawilża tą skórę, no i jeszcze obłędnie pachnie zapach. Ja bym powiedziała, że to jest taka wanilia połączona z karmelkiem. Cudo. No, teraz tak sobie jeszcze wącham te moje paluchy. No cudowny produkt. Hello. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. No dobrze kochani, dzisiaj wieczorem jemy w restauracji Mombo Balzac, chyba tak się nazywa. Mamy tutaj dzisiaj też piano bar, także bardzo przyjemnie. Zamówiliśmy sobie bruschetty z borowikami, a później burgery, więc będziemy próbować sprawdzać co jak. Restauracja znajduje się niedaleko naszego hotelu. No i mamy też przepiękny widok. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest.
honestly don't. I should be the last to know we're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Matko, patrzcie na to. Przyszły nasze burgery. Ogromne. Ogromne te burgery. Coś mi się zdaje, że później będziemy musieli pójść na długi spacer, kochanie. No, żeby tego burgera spalić. Smacznego. No dobrze, to tak na podsumowanie weekendu, bo jutro wracamy. To nie, że moje urodziny, jest twoje urodziny. Tak jest. Dzień dobry, witam. No właśnie, dzień dobry już z trasy, wracamy do domku, jest niedziela. Wracamy do domu, koniec weekendu. Koniec weekendu, w Gdańsku, w sobocie. Skończyły spa, finito divertimento. Tak, no właśnie, widzicie go? Ale on się cieszy, że do domu wraca. Tak, no. Ja, byliśmy dobrze, teraz idziemy do domu. Na komfort nasz. Tak, zanim jeszcze do domu pojedziemy, to musimy kota zabrać od rodziców. Pipella. Tak, Pipelle zabrać od rodziców i wracamy, słuchajcie. Jak to się mówi, fajnie było, ale się skończyło. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Także wracamy do domu. Ja w ogóle dzisiaj obudziłam się trochę opuchnięta, bo oczywiście przyszły te dni. Pogoda niedobrze. Pogoda, no właśnie, nie za ciekawa. Trochę pada. Trochę pada, trochę wieje. Nie ma problemu. Tak, my już jesteśmy na trasie i wracamy, słuchajcie, wracamy. Może jeszcze później się odezwę do was już z domu i powiem wam, jak wrażenia po hotelu, czy warto, czy nie warto. Także w drogę. No dobrze, kochani, my już jesteśmy w domku, jak widzicie. Walizki ogarnięte, kot odebrany. Pranie zrobione, w domu posprzątane, pościel zmieniona. Co jeszcze? Kilka takich organizacyjnych spraw też ogarnięte, kwiaty podlane. Jak widać już bez makijażu, po kąpieli, herbatka zrobiona. I opowiem wam teraz, tak postaram się w miarę szybko opowiedzieć o naszych wrażeniach z pobytu w Gdańsku, w Sopocie, w Trójmieście i oczywiście w hotelu Radisson, w którym byliśmy pierwszy raz. Hotel polecili nam znajomi, którzy już tam do tego hotelu parę razy jeździli i oczywiście byli bardzo zadowoleni. My, w sumie to ja zorganizowałam wszystko przed wyjazdem tak, że miało być dopięte praktycznie na sam guzik, ale nie zarezerwowałam nam zabiegów, ponieważ jak dzwoniłam, żeby zarezerwować zabiegi, to powiedzieli mi, że zrobić to należy na miejscu. Okej. No i słuchajcie, przyjechaliśmy do hotelu i tak, po pierwsze, hotel jest oczywiście sytuowany genialnie, no bo tam przy tych spichlerzach w ogóle świetne miejsce. Zaraz blisko gdańskiej starówki, więc można postawić samochód i praktycznie schodzić sobie całą starówkę tam w okolicach i tak dalej. Nie trzeba w ogóle samochodu ruszać. Czekajcie, bo tu mi ktoś oczywiście pisze, wszyscy mi tu piszą. Wyłączę sobie dzwonek. Tak, ale tam zaraz przy starówce jest parę takich miejsc, gdzie można ten samochód postawić, zaparkować, parę takich parkingów. Co się opłaca zrobić, ponieważ uważam, że to jest jakiś absurd. Parking w hotelu Radisson jest płatny 140 zł za dobę. Więc to jest naprawdę, moim zdaniem, jakaś kolosalna cena, 140 zł za parking. No ale nieważne. My na szczęście, nam się na szczęście udało tam w uliczkach samochód parkować. Oczywiście parkometry od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 20. Także bez problemu tutaj wszystko poszło gładko i sprawnie. W recepcji przyjęła nas pani Karolina, która okazała się niesamowicie sympatyczną osobą. Wszystko pięknie wytłumaczyła, ale chcieliśmy pokój z widokiem. Wiecie, w którą stronę, żeby był ładny, fajny widoczek. Niestety nam się nie udało, bo na miejscu okazało się, że jest takie oblężenie w hotelu,
jest tylu gości, że to w ogóle szok. No okej. I już na wstępie my mieliśmy wykupiony, słuchajcie, dostęp, pokój z dostępem do spa. Bo na tym nam też między innymi zależało. Już w momencie, kiedy odbierałam karty do pokoju, pani Karolina powiedziała, żebym się udała od razu do recepcji spa i zarezerwowała sobie wejście do spa. Ja tak mówię, słucham, jak to? Wejście do spa. Mówię, no tak, no właśnie ze względu na to, że jest takie oblężenie w hotelu, należy zarezerwować sobie wejście do spa. Ja mówię, dobra, akurat przyjechaliśmy wieczorem, byliśmy już trochę zmęczeni, czy po południu, tak późno po południu, i stwierdziliśmy w masy, może sobie piątek odpuścimy, ale za to spędzimy sobie trochę więcej czasu w sobotę. Słuchajcie, jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się w recepcji spa, że owszem, trzeba sobie zarezerwować wejście do spa, bo jest bardzo dużo gości, ale pobyt w spa jest limitowany czasowo. To nie jest tak, że sobie wchodzimy kiedy chcemy, o konkretnej godzinie, i siedzimy sobie ile chcemy, tylko siedzimy maksymalnie półtorej godziny. No, bardzo ciekawe. Bo oczywiście, jak się później okazało, w sobotę przyszliśmy z 15, prawie 20-minutowym opóźnieniem. Ten czas nam odjęli, więc nie mogliśmy siedzieć półtorej godziny od momentu wejścia, tylko siedzieliśmy te 20 minut, słuchajcie, mniej. Bo kiedy kończył się czas, ratownik, który znajdował się na tym obszarze, po prostu wszystkich wyrzucał, bo była kolejna zmiana, która wchodziła. Pierwszy raz, słuchajcie, z czymś takim się spotkaliśmy w hotelu tylu gwiazdkowym, że jest takie, no może oblężenie to nie, ale że są takie reguły wejścia do spa, że trzeba sobie zarezerwować czas, czas limitowany. No okej, słuchajcie, no może, nie wiem, może za mało jeździmy po świecie, może za mało zwiedzamy, może po prostu nie bywamy w takich hotelach, ale dla nas było to dziwne i szczerze wam powiem, trochę niekomfortowe. Bo skoro już wykupujemy sobie pokój z tym wejściem do spa, nagle na miejscu okazuje się, że jest takie oblężenie. W ogóle to wyrzucanie gości, bo jest zmiana, proszę wyjść, koniec czasu. No, czuliśmy się trochę dziwnie w tym wszystkim. Więc to był taki na pewno minus tego naszego wyjazdu, bo chcieliśmy się, słuchajcie, trochę tam zrelaksować, odpocząć, dłużej posiedzieć, czy to na saunach, bo sauny suche i mokre, i ta strefa z grotą solną. Maleńkie, oczywiście całe to spa i wellness maleńkie, ale mimo wszystko bardzo ładnie zrobione, bardzo czyste, takie nowoczesne, komfortowe. No ale się niestety nie dało. A nie chcieliśmy robić tak, że wiecie, wychodzimy, nie wiem, pójdziemy na pół godziny do pokoju i potem schodzimy z powrotem. No to no bez sensu, no kompletnie bez sensu, no bez sensu. No i dla nas to był taki, no tak jak mówię, dla nas taki minus, jeśli chodzi o ten hotel. Natomiast przepiękny, sam hotel Radisson, przepiękny, bardzo miła obsługa, bardzo mili ludzie na recepcji, bardzo komfortowe pokoje, wszystko w takim naprawdę wysokim standardzie, przygotowanie i tak dalej, więc pod tym względem nie możemy absolutnie narzekać. Śniadania też fajnie zorganizowane, chociaż nie do końca to był nasz klimat i Massimo nawet stwierdził, że strasznie słaby jak na śniadania, bo na tylu gwiazdkowy hotel tak mało różnorodne śniadanie, codziennie takie samo, mało różnorodne, no nie do końca. Natomiast to, że dostaliśmy powitalne drinki, to, że mieliśmy 10% na obsługę, na dania w restauracji hotelowej, jeśli byśmy chcieli tam jeść, te 10% zniżki, tak? A to na pewno duży plus, bo czegoś takiego się nie spodziewaliśmy i dowiedzieliśmy się oczywiście o tym już w momencie odbierania karty do pokoju. Także pani Karolina naprawdę tutaj dużo takich dała nam plusów, co i jak. Poza tym, wiecie, Massimo jest Włochem, który pije bardzo dużo kawy, więc też poprosił o dodatkowe kapsułki Nespresso, z czym absolutnie nie było problemu, żeby nam dali więcej tej kawy do tego pokoju. Także słuchajcie, nie możemy na nic narzekać,
trochę ta lipa wyszła z tym spa. Bardzo drogi parking, jeśli chodzi o hotel, ale każdy znajdzie gdzieś tam, myślę, że spokojnie znajdzie miejsce, żeby sobie zaparkować. Pobyt nam się udał, gdyby nie te emocje, które nam towarzyszyły przez cały pobyt związane ze śmiercią Ani. Do tej pory nie możemy się z tego otrząsnąć. Nawet wracając do domu też trochę o tym rozmawialiśmy. Dostałam od Was bardzo dużo wiadomości przez tych kilka dni, czy wiem, co się stało, co i jak. Słuchajcie, na razie nie chcę się na ten temat wypowiadać, może za jakiś czas poruszę ten temat. Sama też fizycznie, tak psychicznie nie jestem w stanie gotowa o tym wszystkim rozmawiać, ale muszę powiedzieć, że mimo wszystko wyjazd nam się udał. Super, że w sobotę mieliśmy słońce, chociaż wiało potwornie, dzisiaj się rozpadało, no ale dzisiaj tu już mieliśmy powrót. Droga do Warszawy też była super, szybko nam się w miarę dobrze jechało. Także jesteśmy w domu, wróciliśmy, kot jest z nami i myślę, że mogę spokojnie wrócić teraz już do takiego normalnego nagrywania. Mam tyle planów, słuchajcie, ten tydzień w ogóle zapowiada się na taki intensywny, ale ja, wiecie, nie narzekam, jestem szczęśliwa, cieszę się bardzo, że Massimo jest zadowolony z jego urodzinowego wyjazdu. Tak. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście, że oglądaliście, że zostawiliście po sobie jakąś aktywność. Daliście łapkę w górę, komentarz, jest mi oczywiście bardzo, bardzo miło i wszystko to motywuje mnie do tego, żeby dalej dla Was nagrywać. Także widzimy się, kochani, w kolejnych publikacjach. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, buziaki. Pa!